ta furka wymiata, muszę sobie taką zrobić. To jest Mazda RX-7, no nic specjalnego. Jakby, what? Jak to wygląda? Dobra, idę sobie porobić tą furkę. Ja nie wiem, czy ją mam, tą akurat wersję, co trzeba. Mazda. O Jezu. I która to jest? To jest ta Spirit R? Tak? Czy jakaś inna? A, że ta, tak? RX-7 z 7 roku, z 97. Dobra. Zobaczyłem. Jaka kurde fura, co to było? Ja chcę sobie coś takiego zrobić. Co jest? Jaki ten przód był w ogóle? Da się tym driftować teraz? O, trójka za ten. Za mocno zdławiła. Jadę sobie do zamku chyba stunigować tą furę. Upgrades? Kurde, ciemno jest, nic nie widać. Nie widać tego samochodu w ogóle. Czekaj, teraz trzeba wybrać jakiś bodykit. Jest bodykit. Ej, nie widzę fury. Dobra, ja idę do centrum Horizon. Bo tutaj nic nie widać. Myślałem, że koło mojej chatki, znaczy przy mojej chatce sobie stuninguję, a tutaj widzę, że nic. Tutaj tu są dwa bodykity. Ej, jak to z tyłu dziwnie wygląda. Takie what? O kurde, to co? To jest do jakiegoś time ataku chyba. What the? Jakie body, kto to takie wymyślił? Przecież totalnie samochód się zmienia. Nie no, biorę tego Transformersa, chociaż... Kurde, to też mi się podoba. Kurcze. Ekstra. No dobra. A zobaczysz, że standardowy silnik da się zrobić. Na ile mocy? I uwaga, wydech. O kurde, co to jest? Dobra, zobaczmy, ile tu mamy mocy. 590 koni mechanicznych, to powinno wystarczyć, no spokojnie. Na kierownicę. Do driftu dawaj. Ekstra. Ja nie wiem, czy to jest bodykit w ogóle do driftu, ale podoba mi się taki Transformers. Powiem wam, ale będzie. A tutaj spoilery mamy jakieś? O, shit. Dawaj to. Ile tam mieliśmy? No dobra, zostaniemy na razie przy tych oponach. Damy tylko trochę szersze. Kurde, jak to wygląda? Nie mogę się napatrzeć. Dobra, felgę na pewno wymieniamy na jakąś inną. Na driftową felgę. Zwiększamy cal. Dźwięk taki sobie, no jest okej, okay, ale jednak wolelibyśmy coś grubszego do driftu, no nie? Stół na wesele, to jest spoiler. Ta, deska do prasowania. Ja pierdziele. Dobra, wychodzimy stąd. Ciekawe, jak będzie się tym latało. Taki lekki silnik, no zobaczymy. Robimy szybki tune. Ile tu się 6 biegów, dobrze. Zobaczymy teraz, co będzie. 350 już mi się fajnie udało zrobić do driftu. Stół na kawę. No, to prawda. Usztywniamy wszystko. Co z nową kierownicą? No mam, tylko ona działa tylko na PC-cie, wiesz? Na Xboxie nie działa. Tu mamy coś takiego ładnego. Kurde ty. Będzie lotoć. Jezu, jaki spoiler. Nie wierzę, co to jest? Wow, czekaj. Trzeba tu dostosować trochę. Tak krótkie biegi, ziomek. Drze się nieźle, nie? Opony za szerokie trochę. Z tyłu, no. Z tyłu za szeroki kapeć. Uuu!
Za bardzo chce się prostować. Jaki spoiler, ty. O Boże. Jadę te opony sobie trochę węższe dać. Jakie wąskie, ty. Takie mieliśmy wcześniej. O, super. Kurde, jaka fura. Teraz jest dobrze. Ręczny by się przydał. Aj! Wow, mnie obróciło. I z tym bodykitem. Co ty tam z seba masz? Panato. O, jak to wygląda, ty. Mega. Ale porobił, ty. Patrz, jakie dymy tu są. Ja będę driftował w tym miejscu cały czas. Będę testował tą furkę, ale chyba jest dobrze. Wyleciałem. Supra, co ty? O, siema Kuba, siema. Lepcił, siemaneczko! Lepcia nawet w znajomych mam. Fajnie, fajnie lata furka, bardzo mi się podoba. Dużo mocy, wstaje od niskich obrotów. Te wankle jednak dobre są do takich spraw. Dawaj, no leć, to leć, to leć. Dało się. O, tu mi się nie podobało. Kurde, ale ładnie wstaje tutaj. Z takiej niskiej prędkości, z takich niskich obrotów. Doskonały samochód do driftu. O kurde. Bardzo łatwy.
piątka już się dusi trochę, ale czwóreczka jest spoko. No dźwięk samochodu faktycznie, taka piła mechaniczna, tak jak piszecie na czacie, no. No fakt, no. No taki jest ten samochód. Ale i tak dźwięk poprawili znacznie w stosunku do Forza Horizon 4, no nie? Jest dużo lepiej. Zrobimy sobie jeszcze takie ryczące V8-ki do driftu. Pewnie, że tak. Znaczy tutaj można V8-kę włożyć, nie ma problemu. A ja zawsze lubię jakiś taki... nie wiem... jakiegoś takiego ducha samochodu zostawić, jeśli jest to możliwe na przykład. A tutaj jak najbardziej, bardzo fajny silniczek. Widzieliście, że zrobiłem go seryjnego i spoko, spoko to lata, bardzo mi się podoba. Tutaj się trochę wyprostało za mocno. Kurde, jakie dymy tutaj robimy, zobacz. Ja się przypomnę. Kierownica mnie uderzyła, palucha, kurde. Oh my god. Nic nie działa chemotycznego. Macie i będę wrzucał odcinki na pewno na ten mój kanał vlogowy. To nie jest prywatny, no prywatny kanał by był jakby były wszystkie filmy zablokowane, nie? Ja lubię po prostu robić wideo. Będą filmy, mam plany na to. Jeden z najgłośniejszych samochodów z V8-ką to GT500 z 20 roku? A to aż tyle to nie wiem. Ile stopni w kierownicy? Teraz ustawiłem sobie dla Xboxa 900, dlatego że tutaj jak sobie ustawię na przykład na auto, no to Xbox daje 1080 stopni obrotu kierownicy. Ustawiłem sobie na sztywno na 900. Jest spoko. Nie mam je na sesji? O kurczę. Najgłośniejsze V8 Mahoniga. No, tutaj widzę, że kłótnia będzie na czacie pośród moderatorów. Ale się fajnie lata tym samochodem. Kurczę, zrobiłem go tak z dupy teraz. Jest naprawdę konkrecik, to jest chyba jedno z lepszych autek do driftu, jakie mam w garażu. Może mam po prostu gówniane auta, ale tym się lata fantastycznie. Właściwie to mam może ze 4-5 samochodów do driftu teraz w moim garażu. Także naprawdę malutko. I ta RX-7 mnie po prostu rozwaliła. I to jest, słuchaj, to jest seryjny silnik, nie? Naprawdę mega, mega. I zobaczcie w ogóle ten bodykit, ta maska, jak był, kurde, o co tu chodzi?